Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk, a my jak zawsze przechodzimy od razu na stronę superbet.pl i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do naszego meczu specjalnego, którym dzisiaj jest spotkanie, oczywiście, no już widzicie, że się uśmiecham, to już wiecie, Polski ze Szwecją, moi drodzy. 2,70 na zwycięstwo Polaków, 3,0 na remis i 3,0 na zwycięstwo Szwedów. To tylko pokazuje, jak wyrównane jest to spotkanie, to tylko pokazuje, jak bukmacherzy stwierdzają, że no tak naprawdę ciężko wytypować tutaj jakiegoś faworyta. My dostaliśmy minimalny handicap ze względu na nasze, na boisko, po prostu na to, że gramy u siebie, ale tak naprawdę to jest mega, mega wyrównane spotkanie, które no nie do końca ktokolwiek wie jak obstawić, ale myślę, że wy sobie z tym poradzicie, dlatego moi drodzy, będzie to nasz dzisiejszy mecz specjalny, w którym jak zawsze do zgarnięcia 50 zł od Superbet. A co wystarczy zrobić? No wystarczy w komentarzu wytypować wynik tego spotkania, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, a także oczywiście napisać swój nick na Superbet, żebym wiedział na jakie konto, żebyśmy wiedzieli na jakie konto to doładowanie po prostu dodać. No osoba, która wytypuje poprawnie wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola, zgarnia właśnie to doładowanie na swoje konto, także gorąco, gorąco zachęcam, bo myślę, że dzisiejszy mecz jest wartym tego typowania, więc jak najbardziej typujcie w komentarzach i mam nadzieję, że pójdzie wam jak najlepiej. A my dzisiaj, moi drodzy, no myślę, że mamy dosyć fajny kupon. Jesteśmy na naszym kolejnym progu progresji i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o dzisiejsze mecze, to są one całkiem ciekawe. Najpierw mamy spotkanie Portugalii z Macedonią Północną. Tutaj popełniłem błąd, typując mecz Macedończyków z Włochami, bo tam obstawiłem, że Włosi wygrają do zera. Mimo tego, że kurs na to, że po prostu obie drużyny nie strzelą bramki, był bardzo podobny, tam był troszeczkę niższy, natomiast ja absolutnie nie spodziewałem się, no, chyba jak wszyscy, że to Macedonia wygra 1-0, także gdzieś tam no, można powiedzieć, że to był swego rodzaju błąd, trzeba było pewnie postawić po prostu BTNTS tak zwany, co postawimy sobie dzisiaj, czyli oczywiście postawimy po prostu, że nie obie drużyny strzelą bramkę. Dlaczego? Ponieważ uważam, że Portugalczycy wygrają to spotkanie do zera. No ale właśnie, mam gdzieś z tyłu głowy to spotkanie z Włochami i nie chciałbym po prostu drugi raz popełnić tego samego błędu, mimo tego, że kursy są podobne na oba te zdarzenia, czyli na to, że obie drużyny strzelą gola, albo że tylko Portugalia strzeli bramki, no to te kursy są bardzo, bardzo podobne, więc po prostu no stwierdziłem, że postawimy sobie coś takiego, bo uważam, że Macedonia po raz kolejny zagra bardzo defensywnie. Tutaj już uważam, że Portugalia nie popełni tego błędu, co Włosi, jednak tą bramkę strzelą, a później będą grali dosyć odpowiedzialnie z tyłu i nie spodziewam się, żeby Macedonia ich zaskoczyła, aczkolwiek wiadomo, to jest drużyna, która już zaskoczyła i zszokowała cały świat, więc kto wie, czy nie zrobią tego po raz drugi. Moi drodzy, jeżeli chodzi o drugie spotkanie, Kazachstan kontra Mołdawia. Trzeba pamiętać, że wyjazdy do Kazachstanu nie są łatwe. 2-1 Kazachstan wygrał na wyjeździe. No i nie spodziewam się tutaj tego, żeby Kazachowie gdzieś tam kolejne spotkanie z Mołdawią przegrali, szczególnie, że tym razem grają u siebie. Tak jak już powiedziałem, wyjazdy na Kazachstan nie są takie łatwe, chociaż akurat ostatnio w tych meczach domowych nie radzili sobie najlepiej, no ale też popatrzcie, no mieli za rywali Finlandię, Bośnię, Ukrainę czy Francję, no to są znacznie mocniejsze zespoły niż taka Mołdawia, a i tak przegrywali na przykład 0-2, także to nie jest jakiś mega słaby wynik i nawet z Ukrainą zremisowali 2-2, także no generalnie rzecz biorąc uważam, że Kazachowie na swoim terenie z takimi zespołami w ich zasięgu są w stanie rywalizować i dlatego ja stwierdziłem, że postawimy sobie tutaj łączony zakład, to znaczy podwójną szansę i liczbę goli i postawimy sobie po prostu, że ten mecz będzie 1x under 4,5, czyli że Kazachstan wygra bądź zremisuje i padnie w tym spotkaniu mniej niż 4,5 gola. Ja spodziewam się tutaj jakiegoś małego remisu typu 1-1 czy 0-0, natomiast no wiadomo, mogą się trochę rozstrzelać też, mogą wygrać po prostu to spotkanie, dlatego uważam, że taki kursik 1,35 nam się tutaj przyda, bo ładnie nam weźmie i wrzuci nasz kupon na te kurs ostateczny, który jest tutaj potrzebny, a my przechodzimy do ostatniego spotkania i to będzie spotkanie mojej Anglii, mojej, znaczy nie mojej, bo nie przepadam osobiście za bardzo za tą drużyną angielską obecną. Wydaje mi się, że jest tam bardzo, ale to bardzo dużo takiego zadufania. Natomiast to zadufanie prowadzi Anglików do tego, żeby nawet w meczach towarzyskich grać
no może nie o pełną pulę, ale grać tak, żeby wygrać, szczególnie przed własną publicznością. Przyjeżdża do nich drużyna z Afryki, przyjeżdża do nich Wybrzeże Kości Słoniowej. Nie spodziewam się tutaj odpuszczenia tego meczu, spodziewam się właśnie tego, żeby przed własną publicznością po raz kolejny dobrze się zaprezentować. Ze Szwajcarią udało się wrócić do tego spotkania. Anglicy, jak widzicie, dużo meczów wygranych, no tutaj jakiś remis z Węgrami, ale wiadomo, że to był mecz o nic tak naprawdę. No i cóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o to spotkanie, no to tak jak już zapowiedziałem, stawiam po prostu na Anglików. Uważam, że jest to drużyna lubiąca wygrywać, no i chcąca wygrywać w każdym meczu, więc 1,45. I dzisiaj, moi drodzy, stawiamy sobie 75 zł, 191 zł, 21 groszy do wyjęcia. No i miejmy nadzieję, że ten kuponik, który właśnie postawiłem, nam się dzisiaj zazieleni. A Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Chciałem Wam też powiedzieć, że wieczorem możliwe, że pojawi się jeszcze drugi odcinek, bo mamy ciekawe mecze związane ze strefą CONMEBOL, dosyć istotne w kontekstach awansu. Także myślę, że może sobie kuponik jeszcze na to stworzę i myślę, że to będzie taki kuponik trochę bardziej nocny. To znaczy, jeżeli stwierdzę, że będę chciał to obstawiać, to nagram to w momencie, kiedy będę publikował, kiedy będzie przerwa w meczu reprezentacji Polski, a po prostu opublikuję to już po samym meczu. Także od razu po meczu możecie wbijać i zobaczyć, czy coś na moim kanale się pojawiło, bo jeżeli tak, no to będą to te mecze i wtedy też już będę mniej więcej wiedział, jak się spełniają wszystkie inne spotkania i czy będę mógł liczyć na to, że ta progresja będzie wygrana. Także dziękuję Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie, tak jak już mówiłem. Mam nadzieję, że ten odcineczek Wam się podobał. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Cześć!